Cześć, nazywam się Anna Butrym i zapraszam Was na kolejną językową węgierską randkę. W poprzedniej językowej randce, czyli numer 33, przedstawiłam Wam 10 niezwykle praktycznych sformułowań w języku węgierskim, takich, z których na pewno skorzystacie, czy to podróżując na Węgry, czy spotykając się z Węgrami w Polsce. Ale dostałam od Was informację zwrotną, że tych zwrotów, nomen omen, było zbyt wiele, że ten węgierski na tym etapie nauki to jeszcze nie jest moment na tyle, może nie skomplikowanych, ale jednak sformułowań i słów, w które trzeba jednak na pamięć wykuć. No to dzisiaj, słuchając Waszego głosu, podaję tych zwrotów 5, krótszych, jeszcze prostszych, ale też bardzo pożytecznych. Zaczynamy. Ostatnie węgierskie randki często poruszały temat jedzenia, picia, spotykania się, no to pociągnijmy tę myśl w samym słownictwie. Kiedy już na stole pojawią się te polskie czy węgierskie alkohole, wódki i palinki, wina, piwa, w pewnym momencie pewnie będziemy chcieli dać takie hasło, które rozpocznie tę bardziej procentową część wieczoru. No i jak to powiemy po węgiersku? Powiemy igyunk, czyli pijmy, napijmy się i możemy tutaj doprecyzować czego. Czy na przykład chcemy się napić wódki, czy może to będzie właśnie ta słynna węgierska palinka i wtedy powiemy idjunk palinkat albo idjunk wodkat. No oczywiście nie zawsze musimy to tak precyzować. Może wybór alkoholi będzie szerszy, może chcemy wszystkim pozostawić do ich własnej decyzji, czego będą chcieli skosztować z tego stołu, więc wtedy samo to idjunk wystarczy do tego, żeby Węgrzy zrozumieli, że właśnie rozpoczyna się ta bardziej rozrywkowa część wieczoru. No ale ten wieczór pewnie nie obywa się bez jakiegoś pysznego jedzenia polskiego, węgierskiego, może kuchni międzynarodowej, ale myślę, że najczęściej jednak przy takich węgierskich spotkaniach właśnie te osławione, przepyszne węgierskie potrawy, zresztą o których niedawno Wam wspominałam, będą królowały na stole. No może się okazać, że te madziarszczyznę, że tak to ujmę, przygotowała gospodyni domowa czy gospodarz danego spotkania. Może się okazać, że jesteście w restauracji. Niezależnie od miejsca, na pewno temu, kto się natrudził, miło będzie usłyszeć, że jest to bardzo smaczne, to, co właśnie jecie, czy co skończyliście jeść. Więc hasło nodion finom na pewno ucieszy węgierskie uszy, bo właśnie oznacza tę pochwałę bardzo smaczne. No a te takie węgierskie i polskie biesiady, wspólne spożywanie różnych napojów mogą spowodować, że będziemy bardzo wylewni i że ta wylewność dojdzie aż do tego momentu, w którym będziemy chcieli komuś wyznać uczucie. Zwłaszcza, że to taki okres okołowalentynkowy, więc może się okazać, że jest to potrzebne sformułowanie. Więc jeżeli chcemy komuś powiedzieć kocham cię, to mówimy szeretlek. W tym węgierskim słowie jakby zawiera się już i samo kocham, i sam ten zwrot mówiący, że właśnie tę drugą osobę. Tu nie potrzebujemy już nic więcej dodawać. Każdy Węgier czy Węgierka zrozumie, że w tym momencie bardzo osobiście wyznajemy im uczucie. No ale może się okazać, że czy my usłyszymy takie wyznanie, czy ktoś je usłyszy i w tym ferworze tego wspólnego spożywania przeróżnych trunków ta nasza wylewność będzie zbyt duża i ktoś będzie już tak bardzo bronił się przed naszymi zalotami, że w pewnym momencie wykrzyknie, miejmy nadzieję, że tylko w ramach żartu, rendurszyk. Co to wtedy oznacza? Rendurszyk, moi drodzy, to nic innego jak policja, zarówno w mianowniku, jak i w wołaczu. Czemu o niej wspominam? No akurat tutaj, tak powiedzmy, pół żartem, pół serio ją do tego tematu biesiadowania podłączam, ale ta policja zwykła się pojawiać w tych tematach nauki polskiego, nauki węgierskiego dla obcokrajowców, w tym Polaków, dlatego, że jest tak niepodobna do tego sformułowania, do tego słowa, którym określamy policję w tylu znanych nam językach. Węgrzy zrozumieli, że to może być problem, że to rendőrség to dla każdego obcokrajowca zbitka dziwnych liter, dziwnych głosek, jeżeli to słyszy, które no nie bardzo przypominają mu coś z jego rodzimego języka i że trudno się zorientować, że to jest właśnie policja i no może to powodować pewne problemy w komunikacji, dlatego też obecnie policja ma napisane police
oprócz tego rendershik. Niemniej jednak myślę, że to może być bardzo ładne osiągnięcie językowe, jeżeli rendershik też się nauczymy. No a jeżeli będziemy po prostu spokojnie, przyjemnie i bez żadnych emocji ten wieczór spędzać i w pewnym momencie będziemy wszyscy się żegnać, no to oprócz tego cześć na do widzenia, którego uczyliśmy się ostatnio, możemy się nauczyć dobranoc, żeby pożegnać się tak zupełnie zgodnie z tą porą rozchodzenia się do domów, o ile to będzie jeszcze noc, a nie już poranek, i wtedy powiemy joeysokat. Możemy oczywiście dodać nieśmiertelne kiwanok, czyli joeysokat. Kat kiwanok. Życzę dobrej nocy, ale tak naprawdę wszyscy mówią joeysokat, no i życząc sobie tej dobrej nocy właśnie idą spokojnie odespać te polsko-węgierskie szaleństwa. Mam nadzieję, że ta dawka sformułowań, a właściwie słówek dzisiaj będzie dla Was dużo przyjemniejsza, prostsza do przyswojenia i że chociażby jedno czy dwa z tych haseł, myślę, że najbardziej takim procentującym w przyszłości może być jednak przyswojenie hasła nodion finom, bo tym rozmiękczymy serce każdego, kto się dla nas natrudził. Mam nadzieję, że w ogóle takie lekcje językowe Wam się podobają. Jeżeli są jakieś zwroty, jeżeli zastanawialiście się czasem, jak coś powiedzieć, są takie sytuacje, w których nie do końca wiecie, co się na Węgrzech mówi, to koniecznie dajcie znać. Ja już mam pomysł na kilka takich kolejnych językowych randek i będę z nimi do Was wracać. A teraz idę przygotować dla Was zupełnie inną węgierską randkę, bo wcale nie chcę, żebyście się nudzili. Jeżeli ciekawią Was te rzeczy, które się dzieją wokół węgierskiej randki, różne sprawy zakulisowe, to czym się ci, którzy węgierską randkę śledzą, czym się dzielą, ich własne fascynacje, to wszystko, o czym rozmawiamy jako randkowicze, to zapraszam Was na Facebooka, na grupę, znaczy po pierwsze na mój fanpage, ale także do grupy Węgierska Randka, Węgry na wyciągnięcie ręki, bo tam to ja Was proszę o to, żebyście mi o swoich przygodach z Węgrami opowiadali. Możecie Węgry i mnie, czyli właściwie Węgry moimi oczami, śledzić również na Instagramie. Tam Was też zapraszam, po prostu konto nazywa się Anna Butrym. No i jeżeli lubicie te węgierskie randki, a jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie kanał, zostawcie pod tą chociażby randką kciuk w górę, żebym wiedziała, czy Wam się podobało. No i ogólnie dawajcie w komentarzach znać, co sądzicie o takiej ilości materiału do przyswojenia. No i w ogóle o moich pomysłach węgiersko-randkowych. Do zobaczenia następnym razem.